No witamy, dzisiaj znów niedziela, piękna zimowa. 14 luty. 14 luty. Walentynki. Walentynki, jesteśmy kolegami, tylko kolegami z gór. Nic proszę nie kojarzyć to z walentynkami. Mamy wyjście dzisiaj z Kletna. Spróbujemy wejść na Stromą. Troszkę będziemy na szagę. Musieli na szagę, zaimprezować. Zaimprowizować będziemy musieli wejście. Bo tam nie ma szlaku, ale gdzieś znajdziemy się. Minus 14 było, tak? No, 15. Minus 20 15. Było u nas w domu, jak wyjeżdżali. No, zobaczymy jak będzie na szczycie. Będziemy po prostu relacje zdawać z wyprawy. Jesteśmy przy źródełku Marianna. Pięknie zamarza woda, ma taki kolor błękitny. Za sprawą tego tutaj. Jesteśmy przy jaskini Niedźwiedziej. My zbierzemy dalej do miejsca. Niespodzianka na drodze. Powalone drzewo. Ktoś wydepnął boczkiem. O mnie. I kolejne. Tym razem pod spodem. Oj. Pięknie oświeżone drzewa. Trochę mrocznie. Ale dajmy radę. Darek lekko osłabiony. Bez formy. No cóż, będziemy zaczynać wspinaczkę. Jak to mówią, w stronę słońca. Warunki robią się coraz cięższe, ale damy radę. Tu Darku, w lewo. Trochę ostro pod górkę mamy. Podchodzimy pod Stromą, jak sama nazwa mówi, stroma, bardzo stroma. Śniegu troszeczkę jest więcej. Dobrze, że jakieś... Nie nam wejścia, ale pomalutku dajemy radę. Tak jest. Miejmy nadzieję, że za jakieś parę minut dotrzemy do celu. Kroczek po kroczku do przodu. Pokażemy jak to w drugą stronę. No i tam do słoneczka chcemy. W kierunku słońca. Tak jest. Kamera. Dotarliśmy na czerwony szlak. Chwila odpoczynku i końcowy atak. Jeszcze gorsze podejście niż poprzednie chyba. Tak. Dopiero się zaczyna strumizna. Tam w oddali widać choineczkę, która chyba jest na szczycie. Tak wygląda nasza wspinaczka. Mocne podejście. Jest ostro. Ale słonko nam wynagradza ten wysiłek. Tak wygląda to w drugą stronę.
Piękna zima. Niesamowicie. Jak widać, ile śniegu. Coraz ciężej się idzie. Jeszcze energii trochę zostało. Zaczynamy w gęstym jechać. Musimy się trochę przedrzeć. Ale się... Chyba, koń. Nie mam moc. A tam już widać światełko w tunelu. Tak. Przebłyski. Jeszcze chwileczkę, jesteśmy na szczycie. Kogo nie ma, niech żałuje. Tak. Trochę wysiłku to nas kosztuje, ale niektórzy jest pięknie. Niektórzy się bali właśnie tego wysiłku i tej zasady. Ale no, korzystamy w pełni z zimy. Dobrze, za parę minut. Nadal atak się. Mam nadzieję, że wytrzemy. Kopiesz jak buldożer. Taki jamy. Fajnie, zasypałeś drogę. Już prawie. Prawie na szczycie. Takie piękne widoki mamy. Czarna Góra. Szczyt jest tutaj za choinkami. Zaraz na nim będziemy. Jesteśmy na szczycie. Zdobyte. Zdobyty. A kurwa. Ciężko było, zapadaliśmy się w śniegu. Dość mocno po pas. Ale daliśmy radę. Piękna panorama. Panorama. Tak jest. Cześć, Pradziad. Na Szarą Górę. Na Pradziada, na śnieżnik. Coś niesamowitego. Znowu warto gdzieś się uda. Pogoda się uda na wyjście. Ogólnie to jest tam nie szczyt, popatrz. Tak. My się przystali. Jesteśmy pięterko niżej. Przejdziemy. Nasza walentynka się spełniła. Stroma 1167. Zaliczone. Teraz zasłużony odpoczynek i posiłek. Z pięknymi widokami. Piękną pogodą. Także o pogodzie nie wspomnę. No i szczytowanie. Tak jest, jesteśmy na szczycie. Mamy słupki. Można szczyt. Można na tego stanąć. Bo jest to wcześniejsko i mogłoby być niebezpiecznie. Pogoda w dalszym ciągu nas rozpieszcza. Chociaż mrozik jest odczuwalny. No, szliśmy pod górkę. To było nam cieplutko. Teraz na szczycie postaliśmy. Na
się robić coraz zimniej, trzeba się poruszać. Cywilizacja. Tak, cywilizacja. Powoli. Wracamy do auta. Pół dnia zleciało, nie? No i nasi drodzy, wycieczka dobiega końcowi. Wyprawa dobiega naszej końcowi dzisiejsza. Wracamy już do samochodu. Ładnie spędziliśmy ten dzień, miło, przyjemnie. Szczyt zaliczony. Szczyt zaliczony. Dzisiaj, jak widać, jesteśmy tylko we dwoje. Reszta niestety odpoczywa. Z różnych przyczyn nie mogli z nami iść. Nie mogli z nami pójść. Ale my jesteśmy szczęśliwi, że nam się udało. Tak jest. Pozdrawiamy przede wszystkim naszą pozostałą część grupy. Naszą pozdrawiamy, z Graną. Z Graną, tak. Z Graną warto dodać. Warto to dodać. No i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Na następnym wyjściu.